Cześć, z tej strony Wojtek. Zapraszam Was dzisiaj na siew rzepaku w naszym gospodarstwie. Siew rzepaku mamy już dość dawno zakończone. Dość późno wziąłem się za ten film, ale chciałem Wam go nagrać. No i pokazać przede wszystkim, jak u nas wyglądał siew rzepaku. Siew rzepaku zaczęliśmy dość wcześnie, bo 13 sierpnia. Także no, na nasz rejon, w naszym gospodarstwie w tym roku było to dość wcześnie względem innych lat. Przede wszystkim ciężkie warunki tutaj też miały na to wpływ, żeby ten siew jednak przyspieszyć. Mieliśmy w naszym rejonie ekstremalną suszę, co dało się w znaki przede wszystkim na niektórych kawałkach, polach. W niektórych miejscowościach spadło naprawdę tego deszczu jeszcze mniej. Tam no, te warunki były po prostu ekstremalne. Co do wschodów rzepaku, jesteśmy zadowoleni. Praktycznie mamy kilka hektarów słabszego rzepaku, ale jest to naprawdę mały ułamek z naszego gospodarstwa. Udało nam się zasiać około 240 hektarów w naszym gospodarstwie i około 200 hektarów na usługach, także łącznie zasialiśmy około 440 hektarów w ciągu 2 tygodni. Sialiśmy całodobowo, zmienialiśmy się tutaj z Kamilem. Praktycznie jeśli tylko warunki pozwalały, to sialiśmy. Mieliśmy bodajże chyba jedną albo dwie noce przerwy ze względu właśnie na deszcz, który raz poszedł nawet bokiem, także mogliśmy wykonywać siew, no ale szły chmury, myśleliśmy, że coś popada. No i tutaj też podczas tej suszy no, była sucho i po 2 tygodniach spadł bardzo mocny deszcz. Wiele rzepaków było do przesiania. Tutaj akurat u nas wszystko się wybroniło. Na pewno tutaj dużym plusem jest to, że było siane ściernisko. Resztki pożniwne uchroniły ten rzepak przed tą ulewą. No i zasługa też na pewno tego zestawu, co za nami tutaj właśnie stoi. Horsz Focus bardzo głęboko spulchnione było i ta woda miała gdzie wsiąkać. Także tutaj to na pewno było plusem tej maszyny. Co do odmian rzepaku, no to w tym roku 3 odmiany takie w naszym gospodarstwie już sprawdzone. Także tutaj było to Aviron, Dominator z Chemirolu. 2 odmiany, jedna Rapulowska i LG. Dalej to DK Excited, który od lat tutaj odmiana bajerowska. Od lat tutaj siejemy zawsze jakąś odmianę z tej hodowli. No i tutaj mamy też kilka nowości. Z Pioniera 2 odmiany, PT297 i PT303. No tutaj polecane przede wszystkim przez naszego sprzedawcę, dlatego spróbowaliśmy. No i mamy tutaj z KWS-u Laurosa mieszaniec i mamy też 2 nowości w naszym no, gospodarstwie, można powiedzieć, to są nowości, bo po raz pierwszy mamy zasiane tam 2 małe pola odmianami populacyjnymi. Jest to Ilona z Syngenty i Derek z KWS-u. Co do siewu, to wysiewaliśmy 40 roślin na metr kwadratowy. Obsada uważam, że wyszła nam fajna po wschodach. No wiadomo, nie licząc tych najsłabszych tam kawałków, gdzie były problemy ze wschodami. Podsiewacz nawozu, tutaj fokusem aplikujemy od razu nawóz, możemy go aplikować na różne głębokości, możemy go dawać płytko, głęboko lub dzielić go na 2 głębokości. W naszym przypadku to dzielimy, robimy tak od lat i fajnie to wychodzi. Zmiana tego jest też bardzo prosta, bo wystarczy tylko zapadkę przestawić w bardzo łatwy sposób i możemy wówczas wysiewać go, zmieniamy sobie, czy to ma być na głęboko, czy na płytko. No i tak to wygląda. Co do tutaj jeszcze tak oprysku na chwasty, zwalczanie chwastów, to u nas w tym roku powschodowo. Względem innych lat jest to coś nowego, ponieważ zawsze staraliśmy się odchwaszczać rzepak przedschodowo i powschodowo dwuetapowo. W tym roku zdecydowałem się na zwalczanie tylko powschodowo.
dość wcześnie, już wybrałem sobie Berkal plus Clipper, kupiłem go dość wcześnie z kilku powodów. Przede wszystkim ja w czasie siewów staram się z Kamilem zmieniać, więc tutaj wykonujemy te siewy we dwóch, także no wiadomo, no zmęczenie, nie chciało mi się już po prostu po nocach wtedy jeszcze pryskać. Wiadomo, w dzień nie zawsze warunki są dobre w sierpniu, jest to przeważnie wysoka temperatura. No i też skuteczność nie jest taka tego zabiegu, przede wszystkim w suchych warunkach, ale tego nie wiedziałem, decydując się tak wcześnie na zakup już Belkar plus Clipper. Z tego względu też, no właśnie tutaj tak jak mówię, żeby ten czas był na spokojnie, poschodowo to jest dużo, no tak powiem, luźniej. Kolejny plus taki, że chemia nie została wpłukana na pewno podczas schodów i nie męczyła rzepaku. Także tutaj, no i zwalczanie też bodziszka w naszym, no w gospodarstwie już nie wiem, na niektórych polach po prostu się pojawia bodziszek, który jest dość uciążliwym chwastem do zwalczania w rzepaku. A tutaj Belkar sobie radzi doskonale, no i z tego względu właśnie takie rozwiązanie. No i myślę, że to było tyle, jeśli chodzi o siew rzepaku. Jeszcze zademonstruję Wam tylko, jak w naszym gospodarstwie mamy na próbę Petromat One już pół roku. I zademonstruję Wam po prostu tylko, jak on w naszym gospodarstwie działa. Tak jak Wam wcześniej wspomniałem, w naszym gospodarstwie od pewnego czasu mamy na próbę Petromat One. Jest to taka nasza domowa stacja paliw. Na czym to polega? Aby zatankować w naszym gospodarstwie jakikolwiek pojazd, musimy przyłożyć swoją kartę. Każdy z nas ma przypisaną do siebie swoją kartę oraz chip z danej maszyny. W przypadku tym jest to chip z John Deere'a. No i system wówczas załącza nam dystrybutor dopiero, gdy to wszystko przyłożymy. Mamy też także wpisany wymóg podania motogodzin, aczkolwiek w naszym przypadku jest to zbędne, bo to kontroluje praktycznie ubytki paliwa, jakieś, gdyby no, doszło do jakiejś kradzieży, na przykład paliwa w pojeździe, to byśmy widzieli, że nie zgadzają się po prostu spalania na godzinę, czy też na kilometry w przypadku aut. Myślę, że taka stacja bardzo fajnie sprawdzi się na pewno w dużych przedsiębiorstwach, gdzie zatrudniamy pracowników i mamy w pełni kontrolowane to, gdzie to paliwo jest tankowane, kto to tankuje, o jakiej porze. Także tutaj to jest na pewno takim bardzo dobrym rozwiązaniem, nie musimy tego paliwa kluczyć na kłódki, tylko po prostu każdy z użytkowników będzie miał swoją kartę i będziemy mieli jasny obraz tego na komputerze, mogli sprawdzić, kto gdzie zatankował. Kolejnym plusem na pewno jest to, że Petromat One posiada swoją sondę w zbiorniku i możemy kontrolować aktualny stan paliwa, aby wiadomo, tego paliwa nam nigdy nie zabrakło i być przygotowani do zamówienia. Wiemy wówczas, ile możemy domówić paliwa, ile brakuje do pełnego zbiornika, a także możemy w każdej chwili sprawdzić po prostu też dostawcę, czy nam przywiózł deklarowaną ilość. Także tutaj jest to bardzo dużym plusem. Z takim jedynym, takim moim zastrzeżeniem dotychczas podczas użytkowania było brak aplikacji, nad którą wiem, że już Petromat pracuje, także myślę, że to będzie dużym ułatwieniem, aby jeszcze bardziej w każdej chwili można było to, do tego zajrzeć, skontrolować. No tutaj przede wszystkim poziom paliwa, także będzie dużo łatwiej sprawdzić. No i myślę, że to było tyle. No ale z tego miejsca zapraszam Was na kolejne na pewno filmy. Myślę, że już w takiej formie, gdzie będzie trochę muzyki, trochę podkładu muzycznego właśnie pod te filmy oraz ujęć z drona. No i myślę, że do zobaczenia w następnych filmach. Zbliżają się tutaj, trwają już w sumie siewy u nas zbóż, także na pewno będzie też z tej akcji jakiś film. Oraz zbliża się także wykopki buraków oraz zbiór kukurydzy. Także bądźcie na bieżąco. No i do zobaczenia. Trzymajcie się.